Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku, w którym podzielę się z Wami moją historią, moim świadectwem, jak Maryja działała w moim życiu, w tym najtrudniejszym dla mnie czasie, jakim był kryzys małżeński, gdy mąż wyprowadził się z domu i odszedł do innej kobiety. Czułam do męża gniew, złość, żal, że zawiódł, że zdradził. Do Pana Boga również czułam gniew i złość i zadawałam Mu pytania, dlaczego mnie to spotkało, a nie kogoś innego, dlaczego w ogóle do tego dopuścił. Wielu też znajomych się odwróciło, zawiodło. To był też czas, kiedy nie pracowałam, bo zajmowałam się domem, dziećmi i myślałam, że świat mi się zawalił. Ale niedługo po wyprowadzce męża dowiedziałam się o nowennie pompejańskiej. Jak wiele osób zostało wysłuchanych w wielu prośbach i otrzymał wiele łask, postanowiłam, że też zacznę modlić się tą nowenną, tym bardziej, że Maryja zawsze była mi bliska. Co prawda nigdy nie odmawiałam różańca, ale postanowiłam, że podejmę się tego wyzwania, bo nie wiem, czy wiecie, że jedna intencja w nowennie pompejańskiej trwa 54 dni, są to 3 różańce dziennie. Moja pierwsza intencja była taka, że poprosiłam Maryję o to, żebym nie była sama, żebym kogoś sobie znalazła. W tamtym czasie było to takie jeszcze moje ludzkie myślenie, ale nie przeszkodziło Maryi, żeby zadziałać w moim życiu, bo zajęła się tym, co było najistotniejsze na tamten czas, a mianowicie pomogła mi znaleźć pracę w swoim zawodzie. Już po miesiącu miałam pracę. Byłam z niej bardzo zadowolona. Też poznałam wiele nowych osób w pracy, jak i poza nią. I z jednym kolegą zaczęłam spotykać się częściej na rolki, na rower. Ale Maryja dała mi takie przekonanie w sercu, że ja nie mam modlić się o znalezienie kogoś nowego, tylko modlić się za swojego męża. I w niedługim czasie odsunęła mi tego kolegę, bo on przestał dzwonić, odbierać telefon, ale ja nie czułam jakiegoś gniewu ani złości, bo był to tylko kolega, a też wiedziałam, co mam robić, czyli modlić się za swojego męża. Po pierwszej intencji była druga, trzecia, czwarta, było ich bardzo wiele, bo miałam wiele spraw do modlenia. W sumie nowennę pompejańską odmawiałam przez około 2 lata. Jedną intencję kończyłam i kolejną zaczynałam. Maryja bardzo prowadziła w tym czasie mnie i dzieci, ale też zły się bardzo złościł, bo na kolanach rozłączał mi różaniec, albo gubiły się koraliki, czy też w ogóle rozrywał się ten różaniec. Ale ja się nie poddawałam, tylko trwałam na modlitwie. W niedługim czasie też dowiedziałam się od mojej koleżanki, że jest taka wspólnota Sychar, trudnych małżeństw. Powiedziała, że właśnie ta wspólnota bardzo powinna mi pomóc, bo tam spotkam osoby, które są w podobnej sytuacji. No i postanowiłam, że faktycznie znajdę, gdzie jest ta wspólnota i znalazłam w Warszawie na Ursynowie i postanowiłam, że pójdę na spotkanie. Na tym spotkaniu byłam bardzo tak pozytywnie zaskoczona, bo poznałam tam wiele osób, które w podobnej były sytuacji jak ja, które tak jak ja zmagały się z kryzysem małżeńskim, ale walczyły o swoje małżeństwo z pomocą Pana Boga, modląc się za swoich współmałżonków. Było to dla mnie też zaskoczenie, że te osoby nie czekały biernie, tylko w tym czasie rozwijały się duchowo, zawodowo, rozwijały swoje pasje, zainteresowania i też wspomagały się modlitewnie. Każdy mógł liczyć na wsparcie w najtrudniejszym jakimś czasie. Bardzo mi ta wspólnota pomogła i bardzo zachęcam, jeżeli ktoś ma możliwość i ma tą wspólnotę w swoim mieście, to bardzo polecam. Mi bardzo pomogła. Też niedługo od mojej koleżanki tej samej dowiedziałam się, że była na kursie Nowe Życie i bardzo mi polecała je, że ta nazwa Nowe Życie nie jest przypadkowa, że faktycznie zaczyna się nowe życie i że powinnam się udać na ten kurs. Ja niestety nie miałam czasu, więc decyzję zapisania się na ten kurs odsuwałam, ale po kilku miesiącach poczułam w sercu takie pragnienie, że mam jechać na ten kurs, że gdziekolwiek by był.
postanowiłam, że znajdę, gdzie jest najbliższy kurs. Znalazłam w Pułtusku 14-16 listopada 2014 roku i zapisałam się, namówiłam koleżankę i pojechałyśmy razem. Pierwszego dnia miałam takie trochę zniechęcenie, takie przychodziły myśli, po co mi ten kurs, co ja tutaj w ogóle robię, ale na szczęście nie uległam temu zniechęceniu, tylko dotrwałam do końca. I bardzo się cieszę, bo ostatniego dnia mieliśmy modlitwę do Ducha Świętego i w czasie tej modlitwy jedna z osób prowadzących miała rozeznanie, że jest tutaj kobieta, której małżeństwo się rozpadło i Pan Jezus daje nadzieję na uratowanie tego małżeństwa. Były to słowa skierowane do mnie. Ja wtedy miałam uniesione ręce do góry i poczułam, jakby ktoś je wziął delikatnie, opuścił na twarz i zaczęłam płakać. Był to płacz oczyszczający od Ducha Świętego. Po nim czułam wielką radość w sercu, że Pan Jezus dał mi nadzieję na uratowanie mojego małżeństwa. Po tym kursie faktycznie moje życie zaczęło się coraz bardziej zmieniać. Było więcej radości, ufności, modlitwy, słuchania różnych konferencji, różnych księży. I też bardzo modliłam się o stałego spowiednika i Pan Jezus mnie wysłuchał i właśnie mogłam już u mojego spowiednika odbyć taką spowiedź generalną z całego życia, do której przygotowywałam się miesiąc. Była to dla mnie niesamowita spowiedź, bardzo oczyszczająca i bardzo polecam, jeżeli ktoś ma możliwość odbyć taką spowiedź. Na tym chyba zakończę moją historię, co będzie dalej, opowiem w kolejnym odcinku, ale chcę Ci na koniec jeszcze powiedzieć, że nie ma to znaczenia, czy dostajemy obietnicę, czy też nie, czy nadzieję na nasze małżeństwo, bo Pan Bóg działa indywidualnie, bo każdy z nas ma inne serce, inną historię i On nie działa schematycznie, On wie, jak zadziałać w naszym życiu. I znam też wiele osób, które modliły się za swojego współmałżonka, nie miały żadnej od Pana Boga żadnej jakiejś obietnicy, a trwały, ufały i doczekały się powrotu współmałżonka i teraz są razem, tworzą jeszcze piękniejsze małżeństwa. Więc trwaj, nie poddawaj się. I na koniec odcinka jeszcze chciałam się za Was pomodlić, za te wszystkie osoby, które będą oglądały ten odcinek, a szczególnie za osoby, które są w kryzysie. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź z wiarą, z umocnieniem, miłością. I daj taką nadzieję, nadzieję, że Ty możesz wszystko. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. I daj siłę, żeby wytrwać w modlitwie i w nadziei, że Ty przez moc sakramentu małżeństwa możesz uratować każde małżeństwo. Amen. Moi drodzy, zapraszam Was już na kolejny odcinek, którym też podzielę się, co było dalej, jak Maryja działała. A teraz bardzo będzie mi miło, jak zasubskrybujecie ten kanał, podacie go dalej. I żegnam się. Do zobaczenia. Do następnego odcinka.